W GranTema 3.1.8 dodano nowe źródła zapisu dla Store. Bardzo pomocne do programowania np. przy przepisywaniu spektakli z innych konsolet. Otwieram sekcję Command. Wciskam i przytrzymuję Store. W Store Settings widzisz nowe Data Source. Output, czyli zapis całego stanu na wyjściach DMX oraz DMX. Czyli zapis danych DMX z uwzględnieniem parametrów na wejściu. Bardzo przydatne, gdy chcesz przepisać spektakl z innej konsolety. Wystarczy podpiąć konsoletę na wejście, wysłać wartości i przed zapisem wybrać Data Source DMX. To najprostsza droga do przepisania spektaklu z innej konsoli. Widzisz również Store Look. Za pomocą tej funkcji możesz zapisać to, co widzisz na scenie. Zapisujesz to, co widzisz, jak to działa. Spójrz na scenę w 3D. Posiadam wiele wartości w programerze, wiele parametrów i różne wartości dimera. Niektóre urządzenia mają dimer ustawiony na 0, więc nie są widoczne na scenie. Teraz wybieram egzekutor. Tworzę sekwencję. Dla urządzeń, w których wartość dimera jest większa od zera, wszystkie atrybuty zostają zapisane. Dla urządzeń z wartością dimera 0 zapisywany jest tylko dimer. Zapisujesz to, co widzisz w swojej sekwencji. Czyszczę programmer i uruchamiam sekwencję. Widzisz to, co zapisałeś za pomocą storelook. Dodatkowa funkcja otworzę ponownie Command. Wciskam i przytrzymuję Store. Opcję Look możesz łączyć z All for Selected. Bardzo pomocne, jeśli masz szczególną selekcję. Włączasz i zapisujesz to, co widzisz dla konkretnej selekcji z zachowaniem zasad Store Look. Zapis wszystkich parametrów dla urządzeń z dimerem większym od zera. I zapis samego dimera dla urządzeń z dimerem ustawionym na zero. Tak działa Store Look. Wypróbuj nowe opcje zapisu w Grandma 3.18.